No to jak powiedziałem, jedziemy. Nadszedł czas gołych płyt, czyli płyt, które gdzieś tam po prostu sobie leżakują luzem, ale i nie tylko. Jak widać, są też i nowe zafoliowane, jakieś takie wydania tekturkowe, które kwalifikuje właśnie do takiej kategorii. No i tak możemy teraz szybciuszko zrobić przegląd pierwszy. Płyt po prostu o gołych, nie? Leży sobie płyta. No. Także teraz nowa odsłona działań. I na końcu jeszcze Wam pokażę płyty pełne wydania, które gdzieś tam mi się odsłoniły po drodze. Nie jest tego za dużo. Może szybko się akcję przerobi, mam nadzieję. Dopiero pierwsza odsłona, jeszcze będzie takich odsłon kilka, bo jest tego troszkę. Chciałeś tłumaczkę, odkładam na bok. Pierwsza wersja, ta główna DVD się nie udała. Jeśli chodzi o zgranie, no to może ta się uda. Columbo 2, odcinki, kod Merkury. No i te takie wydania właśnie o tekturkowo, jakieś książeczkowo dziwne. I BIOSy, jak widać, a wszystko w sumie. Oczywiście muzykę odrzuciłem, bo po co muzyką się tutaj zajmować? No bo jakiś kolejny inny temat muzyczny, ale to nawet bez prezentacji już myślę, bo chyba muzyka was nie za bardzo interesuje, myślę. To mnie ciekawi, nie wiem co to jest. Przykładam i nic nie ubywa z tej kupy. No, śmieję się. Trochę coś tam ubywa. Strasznie niewygodnie się to bierze. Się śliska wszystko. Jeszcze jak chce człowiek szybko, to wiecie, co szybko można zrobić. Na sedesie, na tronie. Zamienimy ręce, może tutaj szybciej pójdzie. Tu jest Emanuel, ale są cycole i muszę zrobić mikro cenzurę. Święty to na bok, bo to jest temat na inną rozmowę. W sensie, no tu już się zaprezentowało, ale będzie jeszcze więcej zdecydowanie, bo tam jest praktycznie cały komplet świętego. Dobra. Piraci z Karaibów, jakieś wydanie podwójne. No i tutaj są też gołe płyty, ale przy okazji też pełne wydania, o których mówiłem. Chip and Dale, jakiś chyba serial. No i tyle. Pierwsza odsłona kopertowych za nami. Na razie.